Hej, hej, hej! Na moim fanpage'u trwa konkurs z okazji 100 tysięcy subskrypcji, więc jeżeli jesteś moim subskrybentem i miałbyś ochotę wygrać fotel warty 800 zł bądź GTA 5, wbijaj tam, wszelkie informacje są w poście. Do boju! Witam wszystkich świątecznych świrów, ja jestem Mateusz, a to kolejny odcinek z Hello Neighbor, tak jak prosiliście, w sumie zresztą tak jak ja mówiłem. Jest to kolejny odcinek, tylko że w tym odcinku przechodzę tą grę normalnie, tak bez żadnych oszustw, tak jak się powinno, tak jak Pan Bóg nakazał. I w związku z tym, że dzisiaj jak to oglądacie jest Wigilia, ja bym chciał Wam wszystkim życzyć wesołych, rodzinnych i przyjemnych, przyjaznych świąt, udanych, nie wiem, prezentów, fajnych prezentów, żebyście się cieszyli z tego, co dostaliście, chociaż pamiętajcie, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby się spotkać w gronie rodzinnym, bo to jest świetne. Tak więc życzę Wam tego wszystkiego, żebyście byli szczęśliwi i tyle, żeby się ten odcinek Wam też podobał, bo jedziemy. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagra i tyle, to nie będzie nic trudnego. Zacznijmy od tego, że bierzemy sobie jakąś tam skrzynkę, gówno, idziemy na górę. Musimy zrobić parę rzeczy już na samym początku, to jest przenieść się tam. I pyk, dobra. Walić ciebie, sąsiad. Aj, po co ja to robię, jak nie mamy magnesu? W sumie my bad, musimy iść po magnes. Magnes jest tutaj. Czemu ja latarki nawet nie mam? Nawet nie mam latarki. Teraz mogę wpaść w jakąkolwiek ścianę i nie będę nawet o tym wiedział, bo jest tak ciemno. Dobra, w razie się dostańmy tutaj. Sorry, zapomniałem o latarce. Chciałem tak szybko to wszystko zrobić, że aż tutaj klej spada. Świetny rzut, Mati. Najlepszy. Dobra, to niech on sobie tam wejdzie do domu. Zresztą podbiegnę mu do domu. Wybiję mu szybę śmieciami. W kuchni. Pyk. Dawaj latarkę. Nic, nie obchodzi mnie, że mnie złapałeś. To nie ma znaczenia żadnego, sąsiad. Ja potrzebowałem tylko tego. No, ewentualnie to mi też się przyda. Idziemy tak jak trzeba, czyli tutaj pyk. Wbijamy. Nie wziąłem nadal. Nadal, Mati, nie wziąłeś magnesu. Fuck, no i goni mnie skurwiel. Tu jest magnes, daj mi magnes. Dobra, mam magnes. Super, złapałeś mnie, zwal sobie konia teraz pod to i ciesz się jak głupi. Znając, że cię nie spotkam cię, chciałem powiedzieć. XD. Znając, że cię nie spotkam cię. Co to miało w ogóle być? Przecież zawsze mnie łapie, skurwiel. No, przepraszam, że tak przeklinam, ale już raz to próbowałem nagrać, po prostu w pewnym momencie ogarnąłem się, że mi nie nagrywa kamerka. A nie chciałem jednak w końcu bez tej kamerki nagrywać. Ty kurwa pajacu, no! Postanowiłem, że nagram dla was to wszystko tak ładnie, jak zawsze to robiłem, jak miałem w zwyczaju. Co tu robi Clay? Zajmijmy się tym wszystkim. Mamy teraz wszystko. Ja pierdolę, co ty tu robisz, Andrzej? Ja pierdolę! Dobra, jebać cię, sąsiad, już tutaj nie wejdziesz. Walił cię pies, jak to mawiają Słowianie. I po prostu przeskoczmy tutaj i już będziemy mieć z głowy cały ten burdel zwany Hello Neighbor. Ale okej, jesteśmy tutaj, wyrzućmy ten obraz. Bierzemy kluczyk. Odkładamy kluczyk. Z powrotem go bierzemy i idziemy z powrotem. Ty, coś próbowałeś otworzyć, ale zamknięte. Nie pykło ci, frajerze. To nie tutaj. Musimy iść tutaj. Czy on tutaj jest? Tak, jest wciąż. Więc może zrobimy inaczej. Gdzie teraz poszedł? Nie ma go, dobra. Walić. Wchodzimy na górę. Pyk. Zamykamy te werota. I mając magnes, mając wszystko, schodzimy na dół. Pyk. Wyrzucamy te krzesełko. Co dalej? Co mam robić? Hech, taki, nieważne. Bierzemy kartę, przyda się. Niewątpliwie, otwieramy te drzwi, też się przydadzą. Niewątpliwie. I idziemy po kluczyk do tych drzwi. Mając nadzieję, że nie spotkamy Andrzeja. Wyjdźmy sobie zresztą oknem, co się będę z nim kopał. Chociaż może jeszcze sobie otworzymy to, bo się przyda niewątpliwie. Otwórz to.
Nie ma miejsca, tak? Co mam takiego useless? To jest już useless. Wyrzucę ten klucz, to krzesło też i pyk. Co miałem zrobić? Miałem iść po klucz, okej. Miałem iść po drugi klucz. Więc może sąsiada nie będzie akurat tutaj przy drzwiach. Więc sobie to wszystko załatwimy. Na prędce. Dobra. Czekajcie, może się uda. Udało się. Pyk. Okej. Zrzućmy klucz. Podnieśmy. No i mamy ważne rzeczy. Już mamy prawie... Prawie przeszliśmy grę. No, prawie przeszliśmy grę. Mało rzeczy nam... Ja pierdolę! Niewiele zabrakło, żebym się posikał ze strachu, no. Już prawie popuściłem. I zobaczcie, on teraz mnie zrobi. Wiedziałem, że kurwa mnie zrobi. Wiedziałem. Wiedzieliście, też to wiedzieliście, bo wy jesteście mądrzy. W odróżnieniu do mnie. Gitara się ma. Coś tam się będę z tobą kopał, ty gówniaku. Nic nie widzę, złap mnie. Nie chcę się z tobą po ciemku biegać, ziomek, i ja mam lęk wysokości. Dobra, to był specjalnie. Nie piszcie w komentarzach, że jestem kretynem. Chociaż jestem kretynem, to prawda. Nie spotkam cię tutaj, Andrzej, prawda? Nie spotkam cię tu. Pyk, 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 pyk. Okej. Mamy kluczyk? Mamy kluczyk. Otwieramy. Dzień dobry. Bierzemy strzelbę, wyrzućmy to. I don't need it. Pyk. Okej, czy to jest... Nie, to nie ten pokój, który potrzebujemy, ale to jest ten pokój. Chodź tu. Nie. Jak to się otwiera? A, to w sumie też już nam się chyba nie przyda. Położę tutaj na wszelki, bo nie wiem, może jednak się przydać. Może się przydać. Wychodźmy stąd. Jezus, no, wychodź. Świetnie. Jak to teraz ta drabina wygląda w wersji, kiedy nie jesteśmy zbugowani? Jak to tam? Też jest ciężko się dostać z tego, co patrzę, no. No dawaj. Wskakuj na tą drabinę, ziomek. Dobra, jesteśmy na drabince. Czego chcieć więcej? Sąsiad tam gdzieś sobie wali konia pod nami. Nie pomylcie pod nas, bo to jest różnica. Ja pierdolę, Mateusz, jesteś jebanym geniuszem. Chodzi o to, żeby od siebie nie upaść za daleko, nawet jeśli wykipi mleko. Chodzi o to, żeby się nie wkurwić, grając w Hello Neighbor, bo chodzą słowa nie do powiedzenia. Nie do powiedzenia. Człowiek się wkurwia i wkurwia. Dzień dobry. Sąsiedzie, już posmarowałem tobą chleb. Dzień dobry, sąsiedzie, jeśli spadnę jeszcze jeden raz. Proszę, 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 jestem pijany. Nie, nie jestem, nie piłem nic, nie piłem nic. Spadłem trzeci raz, zgadza się, odpowiem wam tak, twierdząco. Z dumą w sercu odpowiem wam, tak, spadłem po raz trzeci i nie wstydzę się tego. Możecie sobie pomyśleć, że on jednak jest najebany. Nie. Jestem najedzony co najwyżej, bo jadłem przed chwilą pizzę. Ale to tyle. To tyle. Tak, oczywiście ja sobie to potnę, prawda? Mogę wam powiedzieć ciekawostkę, że już spadłem stąd 6 razy, bo jestem kretynem. Zamiast wziąć sobie ten fotel, po prostu przeskoczyć z tego fotela, to ja sobie myślę, ej, wejdę na to i z tego przeskoczę tam. Pewnie się tak da. Ale nawet może mi się uda. O, nawet mi się udało, za pierwszym razem. Ale pytanie, Mati, czemu nie mogłeś zrobić tego, nie wiem, z fotelem? Czemu ty za każdym razem, legitnie, 7 razy mniej więcej tam byłem i za każdym razem sobie spierdalałem stamtąd i wracałem tam jeszcze raz. I czemu nagle on tutaj jest? Ja tego nie rozumiem. Zawsze, kurwa, byłeś w pizdu gdzie indziej. Goniłeś mnie po jebie, a teraz nagle jesteś tam, gdzie ja potrzebuję być. Ja ci nie będę mówił nawet, że tobą gardzę, bo to jest zbyt oczywiste, ziomek. Jest tak, jakbym powiedział, że Mikołaj nie istnieje. Aha, zablokowałem się. Założę się, że spotkam go przy drzwiach tutaj. Walić cię, sąsiad. Się tak otwiera, a nie inaczej.
Dobrze, wszedłem, dziękuję. Jesteśmy po drugiej stronie, ale bardziej nam chodzi o to, co znajduje się tutaj. Sąsiad płacze, ale jest powód jego płaczu. Tutaj podobno... Patrzcie. Patrzcie, co tutaj widać. Jest cień dziecka. Czekajcie, zmienię z broni na co innego. Na kartę, powiedzmy. Widzicie ten cień dziecka? O co z tym może chodzić? I czy to na pewno jest dziecko? Czy to jest na pewno dziecko, czy jakaś mała postać? Tego też nie wiemy. Druga sprawa znajduje się tutaj. Kod QR. O co chodzi z tym? O co chodzi z tajemniczym kodem, który znajduje się za ścianą? W sumie mógłbym to sprawdzić pewnie jakoś, ale nie umiem. Nie umiem takich rzeczy robić. Więc jeżeli ktoś z was się ogarnia, może dać mi znać, o co chodzi z tym kodem. W takim razie ja wam bardzo dziękuję za uwagę, bo to byłoby na tyle. Przyszedłem to w jakieś 17 minut, bo tyle trwało nagranie, ale mogłem zrobić to szybciej, tylko po prostu jestem idiotą. Sąsiad sobie płacze i gra się kończy. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, tak jak mówiłem. Trzymajcie się, ludzie, do następnego razu. Hej, strzała, pompa, żółw, łokieto, kolano, łokieć, elo.